Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja się nazywam Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Jestem członkiem założycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego, Akademii Budowy Domu. Na co dzień zajmuję się inwestorstwem zastępczym za inwestora, na zlecenie inwestora, na zlecenie klienta. Prowadzę realizację inwestycji budowlanej od A do Z, w zależności od tego, jak się porozumiemy. Szanowni Państwo, dzisiaj odcinek dedykowany na kanał Budujmy Lepiej, specjalnie zapowiadany wcześniej. Dom pasywny, ale jaki? Taki tytuł dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, mamy na rynku w tej chwili bardzo dużo ofert. Nie wszyscy inwestorzy wiedzą, w jaki sposób można te oferty klasyfikować. Niektórzy inwestorzy mający w planach realizację budowy domu coś słyszeli, coś wiedzą na temat budynków pasywnych, budynków zeroenergetycznych, energooszczędnych, ale nie do końca potrafią weryfikować oferty. Widzę to dlatego, że uczestniczę w wielu grupach na Facebooku budowlanych i powiem Państwu szczerze, że z wielu grup wypisałem się, ponieważ funkcjonuje to taki harmider, taka manipulacja, że już nie chcę w tym uczestniczyć dosłownie. Natomiast to było też jak gdyby taką inspiracją, te zdarzenia, do tego bym ten odcinek dzisiaj nagrał. Szanowni Państwo, na tych grupach bardzo często mówi się o niskich cenach, to znaczy pyta jakiś inwestor, jakaś potencjalna osoba zainteresowana budową domu, za ile może zbudować, za jakie pieniądze może zbudować dom 80, 100 czy 200 metrów, i tam bardzo często zaczynają się podpowiedzi. Część z tych podpowiedzi jest zreżyserowana, część z tych podpowiedzi udzielana jest przez firmy jakieś wykonawcze albo przez agencje PR-owe, które obsługują te firmy budowlane, wykonawcze, i bardzo często te firmy, te odpowiedzi, że tak powiem, zawierają propozycje bardzo niskich cen. Bardzo kuszące są to propozycje, bardzo atrakcyjne, jakby się mogło wydawać. Powstają już specjalne blogi właściwie i inne reklamy, które podbijają jak gdyby tą niską cenę, omawiając, jak to też tanio ten inwestor planujący budowę może ten budynek domu zbudować, tylko musi do nas przyjść i my to zrobimy. I o zgrozo, my to zlecenie wykonamy. I o zgrozo, Szanowni Państwo, jak zaczniemy weryfikować zawartość tej oferty, to ta oferta jest najczęściej niepełna technologicznie, niepełna co do zakresów, bardzo słaba technicznie, bardzo słaba konstrukcyjnie. Po prostu firmy niektóre na rynku już specjalizują się w tej chwili w tym, by wypełniać wymagania, uwaga, urzędowe, wystarczające do tego, by budynek nazwać budynkiem zeroenergetycznym, energooszczędnym czy pasywnym, ale po minimalnej linii oporu gwarantują rozwiązania konstrukcyjne i detale. I o tym chciałem dzisiaj przede wszystkim kilka słów powiedzieć. No bo Szanowni Państwo, każdy by chciał mieć budynek pasywny, ale właśnie jaki? Ktoś, kto szuka oferty budynku pasywnego, budowy budynku pasywnego, budowy domu pasywnego, zwraca uwagę często na tą nomenklaturę, że jest to oferta właśnie domu pasywnego, czy budowy, czy zeroenergetycznego, czy energooszczędnego, ale już nie umiecie Państwo weryfikować tejże zawartości. Szanowni Państwo, zgodnie z nomenklaturą, z wytycznymi Unii Europejskiej, póki co cały czas obowiązującymi w naszym kraju, dotyczącymi realizacji budynków całorocznych, budynek musi zużywać 70 kWh metr kwadrat razy rok. Budynki pasywne to 15 kWh metr kwadrat razy rok. I teraz, co to znaczy, Szanowni Państwo?
To oznacza, że Unia Europejska i te przepisy, które obowiązują, zwracają uwagę co do jakości termicznej, powtórzę, jakości termicznej, wyłącznie termicznej, izolacji przegród, czyli ścian, fundamentowania czy posadzki, dachu czy stropu, tych przegród zewnętrznych. I tylko do tego w zasadzie one się odnoszą. Później dalej wpinamy w to jakieś urządzenie grzewcze. Jeżeli termika tego budynku jest na odpowiednim poziomie, czyli jest to mniej więcej u ściany tam poniżej 0,20, u przegród poniżej 0,20, możecie sobie Państwo pobrać z internetu te wymagania dla przegród, dla budynków zeroenergetycznych obowiązujące od 2021 roku. Są tabele dostępne w internecie powszechnie i tam wyczytacie Państwo z tych tabel, że sprawa cała sprowadza się tylko do jakości izolacji w kontekście zapewnienia termiki. Nic więcej. Szanowni Państwo, nie ma słowa o konstrukcjach, o wymaganiach konstrukcyjnych. Nie ma słowa o materiałoznawstwie. Nie ma słowa o tym, żeby te energooszczędne i pasywne często budynki były budynkami ekologicznymi tak naprawdę, czyli by były zbudowane z materiałów nisko przetworzonych, trwałych. Dopuszczane są różnego rodzaju piany, dopuszczane są różnego rodzaju syntetyki, dopuszczane są formaldehydy. Jeżeli przeanalizujemy skład chemiczny i parametry fizyczne, szanowni Państwo, materiałów dopuszczonych na rynek do tego, by z tych materiałów budować te budynki pasywne i zeroenergetyczne, zauważymy, że w tych składach chemicznych po prostu mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych pierwiastków i bardzo wiele różnych substancji. Więc, szanowni Państwo, ta ekologia na dziś i te budynki zeroenergetyczne i pasywne sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, w nomenklaturze, w przepisach, tylko i wyłącznie do tego, że spełnione muszą być wymagania izolacji termiczne. Nie ma mowy o izolacjach przeciwwodnych, nie ma mowy o izolacjach przeciwwilgociowych, nie ma mowy o rozwiązaniach konstrukcyjnych. O tych rzeczach decyduje najczęściej kto? Konstruktor, szanowni Państwo, i wykonawca, ponieważ konstruktor decyduje o tym na etapie wykonania projektu konstrukcyjnego, który niekoniecznie jest potrzebny do tego, by uzyskać pozwolenie na budowę, co jest, uważam, bardzo dużym nieporozumieniem, ale to jest moje prywatne zdanie, ponieważ do uzyskania pozwolenia na budowę wystarczy już w zasadzie, można powiedzieć, szkic budynku, z którego wynika kubatura, powierzchnię tego budynku i opis przegród taki, by te przegrody zewnętrzne były skomponowane z materiałów o określonej termice. I tyle. I to wystarcza, Szanowni Państwo, do pozwolenia na budowę. Dalej często wykonawcy, firmy budowlane generalnego wykonawstwa zatrudniają konstruktora, ale już tej pracy konstruktora no nie weryfikuje się tak dokładnie, byleby po prostu odbiory w dzienniku budowy były przeprowadzone przez kierownika budowy, który oczywiście posiada uprawnienia budowlane, posiada polisę OC, uprawnienia zawodowe, ale też Państwo jako inwestorzy nie wiecie dokładnie, z czym się to wiąże. Z czym się to wiąże, że taki kierownik budowy posiada te uprawnienia, co to dla Państwa znaczy i to, że on posiada, Szanowni Państwo, polisę OC zawodową. To znaczy, że w pewnych przypadkach może posiadać również względem Państwa jako inwestorów odpowiedzialność również finansową. Można to przełożyć na odpowiedzialność również finansową w kierunku takiego kierownika budowy. Ale generalnie, co do zasady, Szanowni Państwo, trzeba zwracać uwagę na gwarancje na rynku, jakie firma daje gwarancje konkretnie na konstrukcję budynku. Na konstrukcję budynku, ponieważ jak mówię, nie ma takiego obowiązku, żeby urząd na etapie procedowania pozwolenia na budowę, czy na etapie później uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jakkolwiek weryfikował jakość techniczną, konstrukcyjną, statykę budynku.
A dalej też nie ma takiego obowiązku, żeby ten urząd weryfikował składy materiałowe. Czyli krótko mówiąc, Szanowni Państwo, sprowadza się to do tego, że jeżeli ktoś, jakaś firma na rynku zaproponuje dzisiaj rozwiązanie o dobrych parametrach Lambda IU, czyli z dobrego izolatora, stąd się pojawiają te różnego rodzaju panele SIP na przykład, tam jest dobry izolator, ale z materiału, który jest z bardzo barwnie ujmując urozmaiconego składu chemicznego, to już tego weryfikować nie będziemy. I ta firma, jeżeli tylko kierownik budowy dokona odbiorów, to będzie mogła z tego budować. I stąd mamy jakość tych budynków pasywnych, bo łatwo jest dzisiaj, powołując się na przepisy i na nomenklaturę, nazwać budynek budynkiem pasywnym. Jest to bardzo proste zadanie. Wystarczy, że ten budynek ma tą termikę, tą izolacyjność termiczną na określonym katalogowo poziomie. Wystarczy. Natomiast nie musi, Szanowni Państwo, ten budynek być z jakichś bardzo trwałych materiałów. Nie musi spełniać wymagań co do zjawisk fizyki budowli, czyli zjawisk fizycznych zachodzących w przegrodach, w ścianach zewnętrznych, w dachu, w fundamentowaniu. Nie musi ten budynek, Szanowni Państwo, by go nazywać budynkiem pasywnym, spełniać jakichkolwiek wymagań co do stosowania izolacji przeciwwodnych czy przeciwwilgociowych. Nie musi ten budynek być wykonany w jakiejś trwałej konstrukcji. Więc stąd mamy na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, wysyp ofert budynków pasywnych. Natomiast rolą inwestora jest umiejętne zadawanie pytań w kierunku do firmy oferującej realizację takiego budynku, jak zaprojektowane i wykonane są detale odnośnie, Szanowni Państwa, konstrukcji, czyli kolejno fundamentowania ścian konstrukcyjnych, tych zewnętrznych, wewnętrznych, stropów, czyli też elementów konstrukcyjnych, więźby dachowej, czyli też elementów konstrukcyjnych, jakie to są materiały, jak przeliczona została statyka, jaka jest trwałość tych rozwiązań, jaka jest gwarancja wreszcie od dostawcy, czyli firmy budowlanej na te rozwiązania konstrukcyjne, bo to będzie decydowało, Szanowni Państwo, i to jest istota sprawy, o tym, czy w okresie 25-letnim, 30-letnim, gdzie często bierzemy kredyty na budowę, ten budynek będzie budynkiem trwałym, nieprzysparzającym problemów, usterek. Czy ten budynek będzie miał trwałe parametry tego budynku pasywnego? Bo jeżeli w warunkach laboratoryjnych przy produkcji jakiegoś materiału izolacyjnego określa się jego lambda, ale później już w warunkach budowy ten materiał jest zastosowany i wystawiony na działanie tych zmiennych temperatur po dwóch stronach przegrody, czyli w przypadku mrozów u nas na przykład zimą i w przypadku, kiedy ogrzewamy w środku, różnica po dwóch stronach przegrody jest znaczna, dochodzi do kilkudziesięciu stopni Celsjusza i mogą zachodzić zjawiska fizyczne polegające między innymi na powstawaniu stężonej pary wodnej, wykroplin, a nawet zamarzaniu tychże wykroplin gdzieś tam w przegrodzie, w jej warstwach, kolejno przymarzaniu. Więc to jest, Szanowni Państwo, powód do tego, że w warunkach już życia ten budynek może wytracać te parametry termiczne, które to były określane w laboratorium, tam gdzie były produkowane te materiały izolacyjne, ale w warunkach stałych, laboratoryjnych, a nie w warunkach środowiskowych zmiennych. Więc sztuka projektowania dobrych budynków pasywnych, dobrych budynków zeroenergetycznych, dobrych budynków, trwałych budynków, czyli odpornych na te wszystkie zmienne środowiskowe. Bardzo ciepłe lata teraz, ale wciąż jeszcze niskie temperatury zimą i przejścia przez zero. Całe dobre projektowanie polega na tym, by konfigurować te przegrody z materiałów trwałych, które w wyniku przez lata tych zmiennych środowiskowych
nie będą ulegały destrukcji i będą zachowywały trwałe, określone na wstępie parametry termiczne, bo stąd się biorą różnego rodzaju pęknięcia, konieczność remontów, naprawy, spadek parametrów w tym budynku. Okazuje się, że taki budynek wykonany z materiałów słabych technicznie, słabych konstrukcyjnie i takich posiadających problemy, powiedzmy, w zestawie z fizyką budowli, że taki budynek potrafi wytracać parametry i on już nie trzyma tych parametrów budynku pasywnego po 2, 3, 4 latach. Tu jeszcze zachodzi taki też temat i taka analiza konieczna. Może opowiem to na przykładzie, że w budynkach, w konstrukcjach na przykład szkieletowych, ale nie tylko, może zdarzyło się Państwu zauważyć taką rzecz, że gdzieś przebywaliście w takim wynajętym na przykład budynku w czasowym, jakimś domu, domku, czy nawet willi różnie, i było słychać przy wiatrach gdzieś tam nocą po prostu, jak ten budynek pracuje. Czyli jeżeli ta konstrukcja tego budynku gdzieś tam jest określona na granicach, powiedzmy, i jeśli w ogóle był konstruktor zatrudniony, to bardzo często zdarza się, że już przy obciążeniu wiatrem na przykład taki budynek potrafi pracować. I on przez lata doznaje mikro, powiedzmy, takich przesunięć gdzieś tam w pewnych elementach, stąd się bardzo często pojawiają jakieś pęknięcia na ścianach, zarysowania itd., itd. Zwracam na to wszystko dzisiaj Państwu uwagę i w ogóle ten odcinek stąd się bierze, że w związku z całą tą sytuacją w tej chwili na rynku, gdzie wiadomo, te ceny usług budowlanych wywindowały do góry i materiałów budowlanych wywindowały do góry, jest naprawdę coraz więcej już w tej chwili na masową skalę rozwiązań tanich, które po prostu są oferowane przez firmy na rynku. Coraz bardziej, coraz mocniej te firmy wchodzą z tymi tanimi rozwiązaniami, to się nasila się ten proceder i promocja takich tanich rozwiązań w sposób taki manipulacyjny, ona też się nasila w tym momencie, ona bardzo się nasila i te budynki bardzo często gdzieś tam jako zakres deweloperski budynku, powiedzmy 100-metrowego, są gdzieś oferowane, ostatnie reklamy, które widzę, za 350, 300 tysięcy, 400 tysięcy, to są ceny absolutnie nierealne w kontekście takim, jeżeli mamy wykonywać budynek z badaniem geotechnicznym na porządnym fundamentowaniu, budynek, którego konstrukcja naprawdę będzie miała przynajmniej 20-30 lat gwarancji, Szanowni Państwo, przynajmniej, bo ja nie wyobrażam sobie, żebyście Państwo jako użytkownicy, którzy prowadzą taką inwestycję, czy planują, na którą planujecie Państwo wydać 500 tysięcy, 1 000 000 złotych, 3-2 czasami, że w wyobrażeniu Państwa jako inwestorów ta gwarancja mogłaby być mniejsza. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał przyjmować ofertę na siebie od firmy wykonawczej, która nie jest w stanie zapewnić budynku o trwałości konstrukcyjnej poniżej 20 lat. Ja sobie tego nie wyobrażam. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te gwarancje. Te gwarancje na rynku w tej chwili są często 2-, 3-, 4-, 5-letnie, ponieważ w ślad za tymi gwarancjami, takie właśnie, a nie inne, są zastosowane, odchudzone mocno rozwiązania konstrukcyjne, projektowe i tak dalej, więc to się z tym wiąże. Natomiast te budynki, tak jak mówię, bardzo często nazywane są z premedytacją wręcz budynkami pasywnymi, budynkami zeroenergetycznymi, tak samo, ponieważ warstwa izolacji w przegrodach zewnętrznych pozwala takiemu producentowi czy takiej firmie budowlanej używania i stosowania tejże nomenklatury, a zawsze gdzieś się znajdzie, Szanowni Państwo, kierownik budowy. Nie chcę tu o nikim źle mówić, ale wiem, że tak jest po prostu. Znajdzie się kierownik budowy, który taką budowę będzie odbierał i po prostu taki budynek będzie później normalnie dopuszczony, uzyska odbiór i będziecie go Państwo po prostu eksploatować. Więc generalnie co ja zalecam? Jak zalecam to weryfikować? Szanowni Państwo,
Konsultacje z konstruktorami, nawet niekoniecznie tymi konstruktorami, tymi zespołami projektowymi, do których się Państwo ostatecznie zwrócicie o wykonanie projektu, czy adaptacji, czy załatwienie pozwolenia na budowę, tylko konsultacje na etapie może wcześniejszym, rozmowy z jakich materiałów trwałych, takich by ten budynek nie miał problemów z fizyką budowli, by termika w nim była stała i dzisiaj za 5, za 10 lat, by akustyka była na poziomie, by ten budynek w aspekcie konstrukcyjnym nie poddawał się obciążeniu wiatru, śniegu, by nie powstawały wykropliny, by ten budynek nie miał mostków termicznych, by lambda materiałów stosowanych przy budowie, przy projektowaniu przegród, nawet w miejscach jakichś powiedzmy mniejszościowych, że tak powiem, była podobna do tego, do lambdy tego materiału rodzimego, bo bardzo często się mówi o lambda czy o ołów przekroju ściany tej jak gdyby właściwej, ale już pomija się zupełnie analizę mostków. Czasami te różnice są znaczne, później właśnie dochodzi do tych wykroplin albo do spadku termiki miejscami w tym budynku, do takich mostków, gdzie to jest też początek powstawania środowiska wilgoci, środowiska grzyba. Bardzo często jest bardzo dużo w tej chwili publikacji wykonywanych przez rzeczoznawców ze spraw sądowych, gdzie deweloperzy pobudowali jakiś budynek i inwestorzy przy odbiorze tego budynku czy rok, czy dwa stwierdzają w tym budynku grzyb, przemarzanie i budynek nie trzyma parametrów termicznych. Ja myślę, że to się będzie nasilało niestety, dlatego że po prostu w warunkach takiego, można powiedzieć, kryzysu, tak? bo odnosząc tą sytuację dzisiejszą roku 2023-2022 do sytuacji, która była przed rokiem 2018, powiedzmy, no to można powiedzieć, że dzisiaj w tej branży no, mamy kryzys. Mamy kryzys, natomiast no, wiadomo, że bardzo dużo firm chce się dostosować mimo wszystko do tego inwestora, do tego klienta. Inwestorzy nie chcą, bo nie mogą, nie potrafią płacić wysokich no jak gdyby rachunków za budowę tego domu, szukają oszczędności, no i po prostu ta sytuacja się rozwija w ten sposób, że powstaje coraz więcej niebezpiecznych ofert, które no nie mają zapewnionej tej trwałości tego budynku na wiele, wiele, wiele lat. Więc szanowni Państwo, taki właśnie budynek pasywny. Natomiast jaka jest jeszcze metoda taka na analizę takiej realizacji budowy własnego domu w sposób bezpieczny, no taka, żeby po prostu przeanalizować te wszystkie rozwiązania z jakimś jednym, drugim konstruktorem, z jednym, drugim architektem, skonsultować się, zastanowić się, jakie materiały chcemy zastosować i później dopiero szukać właściwego projektu z uwzględnieniem tych rozwiązań materiałowych i tych detali, a wyregulować sobie po prostu, szanowni Państwo, ten nasz budżet, którym dysponujemy poprzez wielkość tego budynku, no i budować po prostu ten budynek mniejszy, a za to taki, który nie będzie przysparzał kłopotów. Bo by nazywać budynek budynkiem pasywnym, wystarczy to 15 kWh metr kwadrat razy rok wypełnić ten parametr, ale można myśleć nawet w taki sposób, by dojść do parametru budynku zero energetycznego i po prostu projektować sobie, zamienić mieszkanie dotychczasowe gdzieś tam w bloku, to styropianowe, które i tak będzie wymagało za chwilę termomodernizacji nakładów, a wiadomo, w tych blokach mamy koszty stałe, czyli mamy opłaty za, no, za energię, za ogrzewanie, za gaz, mamy też opłaty do wspólnot różne, są to mieszkania czynszowe, no, styropianowe, tak? Możemy to próbować zamienić na dom pasywny, ale analizować tą sytuację w taki sposób, szanowni Państwo, by po prostu zbudować sobie domek trwały na te 30, 40, 50, 70 albo i 100 lat nawet, bo to się absolutnie da zrobić. Tylko tak jak mówię, bardzo mocno rynek jest zasypywany tak zwanymi ofertami G, wykropkuje w sreberku. Tak, czyli on z zewnątrz, ten projekt jest naprawdę piękny, śliczny, Państwu się podoba, natomiast technologicznie po przekrojeniu
czego wiele filmów w ogóle nie pokazuje w tej chwili. To też jest taka ciekawostka. Po przekrojeniu tej ściany, czy po przekrojeniu układu całego po kolei wszystkich warstw fundamentowania, czy po przekroju dachu i po analizie materiałowej, step by step, każdego tam elementu użytego, no po prostu ta zawartość jest bardzo, bardzo kiepska, minimalnie spełniająca dopuszczenia, warunki, jakieś dostosowania, bo oczywiście są to materiały bardzo często dopuszczone przecież na rynek, no bo wiadomo, że w hurtowniach czy w dystrybucji raczej, chociaż to nie jest wcale zasada, ale raczej nie ma materiałów niedopuszczonych, tylko chodzi o kwalifikację pewnych zastosowań. W wielu miejscach, w budynkach szkieletowych na przykład stosowana jest wełna w ściany zewnętrzne, która tak naprawdę nie ma parametrów ani odporności na stężoną parę wodną, hydrofobowych powiedzmy, ani no jest wełną miękką, która po tym jak zostanie potraktowana wyższym stężeniem pary wodnej czy powiedzmy wodą, ona na trwale potrafi utracić parametry po pierwszym razie. Czyli praktycznie to jest materiał bardzo często, który zalecany jest przez producentów ewentualnie do wypełniania jakichś tam powiedzmy ścian działowych czy do stosowania w środku na jakieś obniżane sufity czy takie rzeczy albo akustykę. Po prostu te materiały bardzo często są podmieniane, zamieniane. Bardzo często płyty poszyciowe różnego rodzaju nie spełniają warunków certyfikacji, czyli są stosowane tam, gdzie wymagane są teoretycznie według przepisów płyty poszyciowe, podłogowe, atestowane czy poszyciowe ścienne, a stosowane są z kolei płyty jakieś tam właściwie, które są tylko i wyłącznie tynkiem niekonstrukcyjnym, zupełnie elementem. Tych zamian jest bardzo, bardzo dużo. To tak samo jak szukanie oszczędności w tej chwili w drewnie konstrukcyjnym, na przykład do więźb, gdzie, szanowni państwo, 80%, 70% budynków jest wykonywanych z drewna więźb w budynkach albo budynków w ogóle całych, na przykład szkieletowych, jest wykonywana z drewna niekonstrukcyjnego, czyli nie posiadającego klasyfikacji C24, już nawet dalej idąc, niestruganego, niesuszonego komorowo, no takiego drewna po prostu z tartaku, spod piły. No i niestety jakoś tak się dzieje, szanowni państwo, trudno mi to oceniać, ale do sprawdzenia to jest w każdej chwili. Możecie państwo na swoich domach to posprawdzać, nawet jeżeli w nich mieszkacie. Jakoś tak się dzieje, że później ci kierownicy budowy dokonują odbiorów takiej więźby, wpisując w dzienniku budowy, że więźba została wykonana. Nie powinni takiego odbioru wykonać, jeżeli nie mają dostarczonych certyfikatów o tym, świadczących, że to jest drewno konstrukcyjne, certyfikowane i tak dalej. Więc tych oszczędności się szuka na każdym kroku. Bardzo często też, jeżeli nawet już, ale to w bardzo małej ilości przypadków, to drewno konstrukcyjne, to drewno, przepraszam, jest drewnem konstrukcyjnym C24, to robi się wszystko w tej chwili, by ono nie posiadało dodatkowych jak gdyby obróbek. Nawet już spotykam drewno konstrukcyjne, w cudzysłowie sygnowane na rynku stemplem C24, które jest niestrugane i wątpię, żeby ono było suszone komorowo. Już w ogóle nie mówię o tym, że ono nie ma faz zacinanych na krawędziach. A to są wszystko bardzo ważne elementy, szanowni państwo, bo jeżeli mamy do czynienia w więźbie z drewnem konstrukcyjnym, które jest komorowo suszone, posiada znamiona i oznaczenia drewna konstrukcyjnego, jest strugane, ma krawędzie sfazowane, to wówczas, szanowni państwo, po pierwsze, w tym drewnie zostało zabite życie biologiczne, czyli jest bardzo mała szansa, żeby tam powstał kiedykolwiek problem z grzybem lub z jakimiś, powiedzmy, owadami, z kornikami czy z innymi owadami, ponieważ to życie biologiczne na etapie suszenia komorowego, ono już zostało zniszczone. Kolejna sprawa jest taka, że drewno strugane z zaoblonymi krawędziami jest bardzo trudne w podpaleniu
płomieniem ognia. Właściwie ten płomień się ślizga, otacza to drewno. Nie chce się to drewno zapalić. A jeżeli to jest drewno po pile cięte, oznaczone stemplem C24 i ma te krawędzie takie, no powiedzmy jak to po pile, to wówczas płomieniem to drewno zapalimy bardzo prosto. Więc to nie jest tak, że te rzeczy nie mają żadnego znaczenia na trwałość, no, cechy, z uwagi na takie cechy użytkowe, ma to olbrzymie znaczenie. Ma to olbrzymie znaczenie. Oczywiście może nie zaraz tam w pierwszym roku użytkowania tego budynku, ale no, podkreślę jeszcze raz, że jeżeli chcecie Państwo mieć 20, 30, 50 lat na konstrukcję tego budynku gwarancji, no to po prostu no, nie możecie Państwo wykonywać wyborów takich, które nie spełniają tego oczekiwania, bo w istocie jak gdyby materiały dobrane są w taki sposób, że w zasadzie no, nie ma podstawy żadnej, by taką gwarancję wieloletnią udzielić na taki budynek. To są rzeczy, które tyczą się również nie tylko drewna, ale i na przykład zapraw różnego rodzaju, połączeń, wiązań, różnego rodzaju detali konstrukcyjnych, śrub, złącz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc głównie problemy użytkowe w budynkach, reklamacje, cały stres z naprawami, z niedbalstwem jakimś, co się stwierdza po roku, po dwóch, kiedy się mieszka w takim budynku, on polega na tym, że po prostu cała kompozycja takiego budynku została wykonana nie tak jak powinna, nie z tych materiałów. Szanowni Państwo, więc chciałem zwrócić dzisiaj uwagę na to, na te budynki pasywne, że sama ta nazwa niewiele oznacza, że to, że ktoś oferuje budynek pasywny, on ładnie wygląda, to tym bardziej trzeba się przyjrzeć tej ofercie i zadać wiele pytań odnośnie detali konstrukcji, materiałów wszystkich składowych i gwarancji na piśmie i zabezpieczeń w postaci właśnie tego, czy został wykonany projekt konstrukcyjny przez uprawnionego konstruktora, czy te materiały już później, jak będziecie Państwo wiedzieć, jakie spełniają wymagania dla materiałów nisko przetworzonych, jak gdyby cechy, może nie wymagania, tylko cechy materiałów nisko przetworzonych, niechemicznych, trwałych, niezmieniających parametry w trakcie tego życia. Więc tak, Szanowni Państwo, wygląda dzisiejszy rynek. Szanowni Państwo, jako Instytut Budownictwa Optymalnego w tej chwili, właściwie dzisiaj mamy sobotę, wieczór, jutro prawdopodobnie, może w poniedziałek najpóźniej już będzie czynna, odświeżona strona i zapraszamy na wykłady w marcu w Warszawie, w czerwcu w Krakowie. Lista wykładów. Wykłady są 3-dniowe. Z końcem roku jakoś, może w styczniu już tam przyporządkujemy kadrę wykładową do każdego wykładu. Na razie na tej stronie będziecie widzieć Państwo jutro w niedzielę czy poniedzieli ten skład osobowy wykładowców, profesorów, którzy mieli poprzednie wykłady, prowadzili. Po części te wykłady teraz w marcu 2024 w Warszawie i w czerwcu one będą prowadzone przez ten sam skład, ale po części będą nowe osoby i na Facebooku, Szanowni Państwo, Polskiego Forum Budowlanego oraz na Facebooku Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów od grudnia do stycznia, przez grudzień i przez styczeń będziemy przedstawiać sylwetki znakomitych wykładowców. Te wykłady są dedykowane przede wszystkim dla branży, czyli dla firm budowlanych, dla architektów, dla deweloperów, powiedzmy, dla projektantów, ale też będzie tam część taka dla inwestorów indywidualnych, którzy mają w zamiarze poprowadzenie własnej inwestycji, bo inwestorzy muszą po prostu nauczyć się, Szanowni Państwo, weryfikować oferty. A z tego, co widzę, inwestorzy w tej chwili, chcąc przystępować do procesu realizacji inwestycji budowlanej, weryfikują tylko cenę końcową. Nie potrafią zajrzeć w te składowe, a już w ogóle, zresztą bardzo często nie potrafią zajrzeć w te składowe, dlatego że one są nieudostępniane przez oferentów. Ale można dopytywać. Tylko problem polega na tym, że
by te pytania układać do tego referenta i go tam przepytać, co on tak naprawdę nam oferuje, no to trzeba wiedzieć, jakie te pytania zadawać, Szanowni Państwo. I dlatego te wykłady Marzec Warszawa 2024, czerwiec Kraków, poniedzieli zaraz, za chwilę, a może jeszcze jutro, niedzielę wieczorem, dane odświeżone na stronie Instytutu. Szanowni Państwo, budująco Państwa pozdrawiam, dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, już takich opowiadanych odcinków w ten sposób w tym roku na tym kanale nie przewiduję. Raczej, jeżeli coś zrobimy, to będzie to może jakiś odcinek z jakiejś realizacji, czy z jakiegoś pobytu gdzieś, powiedzmy z uczestnictwa w jakimś ciekawym zdarzeniu. Nie mamy nic takiego zaplanowane. Listę tematów, taką do omawiania na ten rok w zasadzie wyczerpałem. Poprzednie dwa filmy na kanale zamieściłem live'a ze strony facebookowej Keramik Latte, gdzie w pierwszej części uczestniczyło kilka osób, były fajne pytania też. W drugiej części dopowiedziałem to, co uciekło mi w pierwszej części. Wcześniej było kilka ciekawych odcinków w tym roku, też odnośnie jakości, generalnie budowania, odnośnie technologii, procedur, odpowiedzialności i tak dalej, materiału znawstwa. Polecam Państwu te odcinki wszystkie do przeglądania, bo tam jest sporo też podpowiedzi. No ale głównym jak gdyby celem tej działalności takiej edukacyjnej, głównym takim elementem tej działalności edukacyjnej jest Instytut Budownictwa Optymalnego i to tam Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, jeszcze raz budująco pozdrawiam. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.